Cześć, Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam was serdecznie. Moi drodzy, ponieważ w listach ciągle dopytujecie, dlaczego nie było po minionym weekendzie prasówki, dlaczego nie skomentowałem porażki Kamila Szeremty z Jaime Munguią, to teraz parę słów na temat tego, co się wydarzyło w El Paso w sobotni wieczór, gdzie Kamil Szeremeta przegrał przed czasem z Jaime Munguią. Jeszcze zanim przejdę do tego tematu, to takie wyjaśnienie. Już mówiłem o tym wcześniej, dlaczego czasami po weekendzie nie ma komentarza do wszystkich wydarzeń. No, dlatego, że ostatnio takie mam podróżnicze życie i najczęściej w weekendy jestem w trasie. Plusy są takie, że macie dużo materiałów z różnych stron Polski, z sal treningowych, jakieś tam wywiady. Minusy są takie, że nie na bieżąco tutaj wszystko na YouTubie komentuję, ale ten YouTube, tak jak mówiłem wam wcześniej, to jest uzupełnienie do informacyjnej strony www.ringpolska.pl. Tutaj czasami niektóre tematy rozwijam, tutaj macie wywiady, i od czasu do czasu też prasóweczki. Również ten weekend byłem w podróży, także walkę Szeremety z Munguią obejrzałem w aplikacji na DAZN, na telefonie, w barze. Wokół było głośno, a niestety to oglądałem bez dźwięku. Może niestety, może stety, bo polecam wam generalnie oglądanie walk bokserskich bez dźwięku i bez komentarza, zwłaszcza bez komentarza. Atmosfera na sali to jedno, natomiast komentarz czasami potrafi zafałszować obraz pojedynku. Czasem jest stronniczy celowo, czasem po prostu jeden z czy nawet dwóch komentatorów jednocześnie bardziej ceni sobie styl jednego z pięściarzy, i nieświadomie go faworyzuje i w ten sposób też wpływa na odbiór pojedynku. Tę walkę Szeremeta Munguia obejrzałem bez głosu, potem po walce czytałem, że to było jakieś jednostronne bicie, egzekucja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak sobie tę walkę oglądałem, to przynajmniej w pierwszych rundach, na przykład w pierwszej rundzie, jak spojrzycie na statystyki ciosów, było 10 do 10, to byłem in plus zaskoczony postawą Szeremety, który tę walkę przyjął z 10-dniowym wyprzedzeniem. W ostatniej chwili też robił uwagę. Ja tutaj nie usprawiedliwiam Kamila, bo godząc się na walkę, wiedział, w jakiej jest kondycji. Nie usprawiedliwiam jego porażki w ten sposób, ale takie były warunki i zakładałem, że może być to bardziej jednostronna walka niż była, przynajmniej na początku. Potem już Munguia się rozkręcał i w pełni zdominował Szeremetę. Znakomite, zwłaszcza ciosy podbródkowe, ciosy na korpus, to robiło robotę, taki mocny meksykański boks. I ostatecznie Szeremeta przegrał przed czasem. Statystyki ciosów jednoznacznie wskazują na zwycięzcę, choć tym statystykiem nie należy się sugerować, bo trzeba spojrzeć, jak się rozkładają w poszczególnych rundach. To też nie jest wszystko, ale tutaj przy takim rozstrzale 178 do 72, jeśli chodzi o statystyki ciosów, deklasacja, sam pojedynek też jednostronny. Natomiast moim zdaniem ogólnie wstydu nie było. Maciek Sulęcki, jak wiecie, po walce dosyć ostro ocenił postawę Kamila, ale moim zdaniem jak na takie warunki, także przyjął tę walkę z 10-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o wagę, też ją odmuchał w ostatniej chwili. Jeśli widzieliście, być może widzieliście z Instagrama takie zdjęcie, jak tam Kamil się z wagą męczy, to jak na takie okoliczności i na poziom rywala, tak? Bo Jaime Munguia to było, nie było, jest już drapie, jak to Krzysztof Zimnoch mówił, czołówkę wagi średniej po plecach. Jest wysoko w rankingach, więc lada moment być może zawalczą mistrzowski pas również w wadze średniej. Nie było źle, tak? Nie było źle, nie ma się specjalnie czego wstydzić. Może cieniem na tym wszystkim, tak? I powodem do dyskusji wokół tej walki są te słowa, tak? Kamila, który tak w dosyć dosadny sposób skomentował fakt przyjęcia pojedynku, powiedział, że chce się nachapać. Może to słowo było takim do końca trafione, bo słowo nachapać ma taki wymiar, znaczenie pejoratywne, tak? Jest nasączone takim negatywnym brzmieniem. Natomiast zobaczcie, Kamil Szeremeta w boksie zrobił, co mógł zrobić, moim zdaniem, do tej pory, czyli zdobył ten tytuł mistrza Europy, dał ładny knockout na wyjeździe, obronił pas na wyjeździe, ładny knockout też w obronie pasa w Polsce, zrobił, co mógł, tak? Kto, gdy Kamil Szeremeta przychodził na zawodowy boks, sądził, że on kiedyś będzie mistrzem Europy, że będzie walczył o mistrzostwo świata? Chyba mało było takich osób. Ja pamiętam ten debiut Kamila, to było gdzieś tam. Rozmowa odbywała się w Zielonce, w zajeździe u Pietrzaka, gala chyba była w Wołominie, to była gala Tomka Babilońskiego, i rozmawiałem wtedy z tym chłopakiem, chyba nikt nie zakładał, on sam też nie zakładał, że będzie walczył o mistrzowskie pasy kiedyś, także Szeremeta swoje już zrobił, jeśli chodzi o
uważam, że potencjał sportowy, tak jak mógł, to wykorzystał. Został mistrzem świata, czy będzie kiedyś mistrzem, został mistrzem Europy, czy zdobędzie kiedyś pas mistrza świata, no, moim zdaniem szanse są praktycznie zerowe. Jeśli się mylę, to kiedyś chętnie to odszczekam i pogratuluję Kamilowi zdobycia mistrzowskiego pasa, no, ale no, tak zupełnie szczerze oceniając, to Kamil Szeremeta na mistrzowski pas mistrza świata szans raczej już nie ma. Zdobył mistrzostwo Europy. Co teraz może zrobić? Teraz może rzucać wyzwania takim zawodnikom jak Mungia, może w innych okolicznościach, i może zarabiać pieniądze. Jeśli spojrzycie na ten aspekt, to w ostatnim czasie Kamil Szeremeta zarobił na zawodowych ringach grubą kasiurę. Była walka z Golovkinem, była walka z Mungią. Te warunki, które początkowo Mungia zaproponował Maćkowi Sulęckiemu, były znakomite. No, Kamil Szeremeta pewnie część tych funduszy potem też przejął. Przyznam się szczerze, że nie dowiadywałem się dokładnie tutaj o garze, ale na pewno Kamil Szeremeta jest potem zarobiony. Wielka krzywda mu się w ringu nie stała, jeśli chodzi o głowę, natomiast wiem, że ma kontuzję ręki. Czeka go w tym tygodniu jeszcze konsultacje i prawdopodobnie operacja albo zabieg. Nie wiem, na ile to jest poważne w Warszawie, a potem odpoczynek, więc no, Kamil Szeremeta przegrał dwie walki teraz z zawodnikami ze światowego topu, ale jest zarobiony. Może to słowo nachapać się nie było specjalnie fortunne, bo rozmawiałem z ludźmi ze świata boksu, którzy, no, niektórzy krytycznie się odnoszą do tego słowa, tak jak Maciek Sulęcki, który to wszystko po walce potem skomentował. Ale zobaczcie, gdyby robić tak, żeby przyjmować tylko walki, w których jest się faworytem, to połowa statystycznie, połowa, no może prawie połowa walk nie powinna się w ogóle odbyć, no bo boks zawodowy jest taką dyscypliną sportu, gdzie rywali się dobiera dobrowolnie poza jakimiś obowiązkowymi obronami tytułów. To w większości przypadków jest tak, że jest strona A, jest jakiś mocno faworyzowany zawodnik, którego promotor zaprasza sobie, no, w cudzysłowie, do bicia rywala, i w większości tych przypadków kursy bukmacherskie są rozjechane, czyli wiadomo, kto jest faworytem, kto jest skazywany na porażkę. I tak samo było tutaj w przypadku walki Kamila Szeremety z Jaime Mungią, ale zupełnie szczerze. Czy inaczej było na przykład w walce Tomka Adamka z Witalijem Kliczką? Przecież tam był ten pojedynek jeszcze bardziej jednostronny. Czy inaczej było w przypadku walki Dimitrusa Andrejda z Maciejem Sulęckim? Dokładnie to samo. Czy inaczej było w przypadku, nie wiem, walki Kliczko kontra Sosnowski? Czy Wilder Szpilka? Już tam może parę, ze dwie, trzy rundy Szpilka ukradł, ale to wszystko, ale końcówka była dramatyczna, tak? Ciężki knockout ze strony Wildera, także no, większość tych walk Polaków wyjazdowych z faworyzowanymi rywalami kończyła się jak się kończyła, i w gruncie rzeczy no, chodziło tam o jakąś szansę sportową, a nuż się uda, no ale przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale obok tego można było zarobić dużą kasę. I czy tutaj można czynić Szeremecie zarzut z tego, że tę walkę przyjął? Moim zdaniem absolutnie nie, ja popieram tym jego decyzję. Czy Szeremeta dobrze przygotowany wygrałby walkę z Mungią? Pewnie też nie, no ale przyjął w takich warunkach, jak przyjął, pieniądze zarobił, teraz sobie odpocznie, będzie zarobiony, a tytuł mistrza Europy już wcześniej zdobył i tego mu nikt nie odbierze. No, głośno było po tej, po walce, po komentarzu Maćka Sulęckiego, który no, odniósł się do tego chapania przez Szeremetę pieniędzy, no i taki dosyć bolesny wpis popełnił na Twitterze, wypominając Kamilowi postawę w tej walce, no i to, że powiedział, że pieniędzy chciał się nachapać. No moim zdaniem Maciek niepotrzebnie to napisał, zważywszy zwłaszcza, że sam walkę z Mungią odrzucił. Mniejsza o to, jakie okoliczności, ale to były dwie sytuacje, w których Maciek z walki z Mungią zrezygnował. No ja słyszałem milion wariantów, tak jakie przygotowania można by przeprowadzić gdzieś tam za granicą, niekoniecznie w Polsce, w innym kraju, z którego można spokojnie do Stanów w ostatniej chwili lecieć. Mógł być Meksyk. No ale Maciek Sulęcki zdecydował tak, nie chce oceniać tej decyzji, czy była słuszna, czy nie. Maciek ma swoje podejście do sprawy, Kamil ma swoje i chyba nie powinien sobie tutaj jechać w żaden sposób, tak? Mówiąc po młodzieżowemu, nie powinien sobie jechać. Zresztą oni będą mieli okazję prawdopodobnie w tym tygodniu, pod koniec tego tygodnia, przedyskutować sprawę oko w oko, bo z tego, co słyszałem od Kamila, mają się z Maćkiem w Warszawie spotkać. No pewnie raczej będzie to spotkanie spokojne, a swoją drogą fajna walka byłaby na polskim rynku. Sulęcki kontra Szeremeta. Jeszcze wracając
Do Maćka, no on pewnie zakładał, że jednak jest w stanie przy optymalnych przygotowaniach z Mungią wygrać, no jeśli tak na trzeźwo oceniamy też, tak teraz szanse Maćka Smoleńskiego na zdobycie mistrzowskiego pasa, pewnie oceniamy je wyżej niż Kamila Szeremety, także okoliczności tutaj, jeśli chodzi o tę walkę, były różne dla jednego i drugiego, natomiast jeszcze raz, niepotrzebny chyba był ten komentarz Maćka po tym wszystkim, także taka jest moja opinia na temat walki Kamila Szeremety z Jaime Munguią. Wstydu nie było, no ale było to jednostronne widowisko, bicie do jednej twarzy. Kamil przegrał, no bo miał przegrać, tak, takie było założenie też Golden Boy Promotions. Przy okazji mieli fajne porównanie z Gennadijem Golovkinem, tak, z jednej strony to skończyło się szybciej niż walka z Gennadija Golovkina z Szeremetą, ale z drugiej strony Golovkin miotał Kamilem jak szatan. Mungia tego zrobić nie mógł, choć no, wygrywał rundę za rundą. Także jeszcze raz, nie ma co się tutaj specjalnie rozdzierać szat na takim merkantylnym podejściem pięściarzy do boksu, no bo jak masz świadomość, że no jesteś skazywany w walce na porażkę, a możesz na tej walce dobrze zarobić, a boks jest takim sportem, że okazje czasami się nie powtarzają. Jeśli raz z jakiejś okazji nie skorzystasz, to potem możesz dostać za dużo mniejsze pieniądze w walkę z jeszcze trudniejszym rywalem. Także moim zdaniem dobrze, że Kamil Szeremeta tę walkę wziął, swoje zarobił, pas wcześniej Ebu już zdobył. Mistrzem świata raczej nie zostanie, także niech teraz odpoczywa spokojnie, niech leczy ręka, może w przyszłości walka z Maćkiem Smoleńskim też by się to pewnie fajnie sprzedało. Tyle w tej kwestii tej walki, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno.